Jesteśmy w Fundacji Krzyżowa, miejsca porozumienia i pojednania. W ciągu ostatniego tygodnia zrobiliśmy coś niesamowitego, bo z grupy 30 jednostek, które się wcześniej nie znały, stworzyliśmy orkiestrę. Orkiestrę młodzieżową złożoną z niesamowitych muzyków z Polski i z Ukrainy. Jeszcze w sobotę się nie znali, dzisiaj są orkiestrą, grają razem i robią wspaniałe rzeczy. Nazywam się Miriam Powrósło, mam 19 lat i jestem koncertmistrzem Music for Future. O tym projekcie dowiedziałam się od mojej mamy, która przeglądając internet wpadła na plakat, więc zainteresowałam się tym projektem i postanowiłam tu przyjechać. Ja Ліза, я з України. Я навчаюся в Житомирському коледжі. W Żytomyrskim Muzycznym Koledzie i ja skrypalka. Pro cej projekt ja dziznala się od dyrekcji swojego koledżu i z początku była nalasztowana trochę skeptyczno, ale zaraz dużo wdzięczna swoim wykładaczom i dyrekcji, jaka napolegla i nawet zastawila mnie jechać, tomu że cej tydzień był nadzwyczajny. Ja otrzymała можливість, яку отримає далеко не кожен студент, скрипаль. Я грала в прекрасному оркестрі, так він студентський, але усі настільки талановиті, усі настільки здібні, усі творять разом прекрасну музику, і я була рада бути частиною усього цього. Co mi się najbardziej tutaj podoba, to właśnie ta atmosfera. Mamy cudowną okolicę tutaj. Wszyscy są tacy zgrani i nawet jeśli nie mówimy w tym samym języku, możemy tutaj rozwinąć się nie tylko muzycznie, ale również językowo. To miejsce jest naprawdę wyjątkowe. Czuć tutaj spokój, ale co najbardziej podobało mi się w naszych warsztatach, to było to, że mogłam współpracować z fantastycznymi muzykami z Polski i z Ukrainy. Ze względu na sytuację na świecie, która panuje, fundacja umożliwiła przyjechanie tutaj wielu muzyków. O projekcie w Krzyżowej dowiedziałam się od dyrygenta, z którym miałam możliwość współpracowania, grania przez ostatni tydzień tutaj w Krzyżowej. Jestem Gosia, jestem wiolonczelistką z Poznania, mam 18 lat. Wczoraj mieliśmy koncert, był naprawdę cudowny i dzisiaj mamy znowu okazję zagrać dla publiczności, więc już nie mogę się doczekać na to wydarzenie. Nazywam się Zosia Kowalczyk, jestem muzykiem, gram na stałe na altówce w Filharmonii Sudeckiej. Wraz z Olgą Malek, skrzypaczką z tej samej orkiestry, brałyśmy udział w przygotowywaniu naszych młodych muzyków tutaj na próbach sekcyjnych i czuwałyśmy nad całym procesem aż do dnia koncertu. Spotkałyśmy się tutaj z różnym poziomem zaawansowania w grze na instrumentach, także ogrom pracy został włożony zarówno z naszej strony, ale też młodzi muzycy byli bardzo zaangażowani. No i ten czas tutaj wspólny pokazał, że naprawdę można osiągnąć w ciągu tygodnia wspaniałe rzeczy, ale też to, co jest bardzo ważne w orkiestrze, to nie skupianie się na swojej własnej grze, ale słuchanie innych, słuchanie tego, co się dzieje dookoła, także też umiejętność, która w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebna. Tego nas uczy gra w orkiestrze. Mnie nazywa Ksenia. Найперше, що хотіла сказати, це подякувати за те, що запросили мене прийняти участь у такому проєкті, як «Музика для майбутнього». Сподобалось найбільше те, що в оркестрі були представники як і України, так і Польщі. Спочатку було досить важко розуміти один одного через те, що різні мови, але музика – це мова для усього світу. Як говорять, музика об'єднує, і за короткий період часу вона об'єднала і нас в одну єдину родину. Хотілося побажати, щоб на наступні роки також цей проєкт був, і щоб з кожним роком наш оркестр ставав все більшим і більшим.
Ja nazywam się Tomek Zwoliński, jestem dyrygentem i zostałem tutaj zatrudniony w formie prowadzenia tej orkiestry. W tym projekcie ważne jest dla nas zjednoczenie całej grupy, tak żeby oni poczuli się częścią czegoś większego. Sama orkiestra to jest bardzo ciekawy twór, ona wymaga niesamowitej współpracy, ona wymaga nieprawdopodobnej precyzji gry. To jest coś zupełnie innego niż gdy gra się solo. Także wszyscy uczestnicy muszą się bez przerwy obserwować, muszą się bez przerwy słuchać. Każdy polega na każdym. Z jednej strony odpowiedzialność leży w pierwszych instrumentach, później w drugich, później w trzecich. Nagle coś przechodzi z kontrabasu w traka do wiolonczel, z wiolonczel do altówek. To wymaga wielkiej uwagi i wielkiej siły, żeby przetrwać. Jest to tak samo dla nas duże wyzwanie, bo grupa nie składa się z profesjonalnych muzyków. Oczywiście mamy zwycięzców międzynarodowych konkursów, ale mamy też osoby, których doświadczenie w orkiestrze jest stosunkowo mniejsze. Dlatego tym bardziej się cieszymy, że udało nam się tutaj wszystkich zebrać razem i stworzyć ten projekt. Ma to dla nas personalnie duże, duże znaczenie, a mnie to jest ważne. Znajdujemy się w przepięknym miejscu, to jest Kościół Pokoju Świdnicy. O, ma to dla nas szczególny wydźwięk, bo w tych trudnych czasach, w których się wszyscy znajdujemy, Zgromadzenie Orkiestry Polsko-Ukraińskiej w tym miejscu ma bardzo szczególny wydźwięk. To był niezwykły tydzień. To był tydzień budowania, tydzień tworzenia. W świecie, który nam mówi o niszczeniu. W świecie, który wszystko zdaje się, że chce popsuć i prawie by do tych kursów nie doszło. Więc to jest niezwykle, niesamowite, że nam się w końcu udało. I że ta muzyka powstała. I że pokazaliśmy, że się da. Że pokazaliśmy taki świat, jaki sobie wymarzyliśmy. Zapraszamy w przyszłym roku.